Mam, że kiedyś tam dawno, dawno temu, kilka lat temu, się interesowałem tą grą, także mega się jaram, że teraz mogę w nią zagrać osobiście. No zobaczymy, jak to pójdzie. Jestem ciekaw w ogóle, ile mi zajmie na przykład jeden pierwszy sezon, no nie? Chyba głośno się teraz git, co? Well, I reckon you didn't do it then. Naki. Why do you say that? You know, I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually it's about now I get the, I didn't do it. And what do you say? I say, yep, I know you didn't. No tak, wiadomo, każdy jest niewinny. No cóż. Jak to się mówi, tylko winny się tłumaczy, co? Czy mogę się rozglądać? Mogę, właśnie. Na lusterko wsteczne. I followed your case a little bit, you being a Macon boy and all. Macon. You've got an opinion then? Wouldn't say that. I go in for that innocent till proven guilty thing. Even considering who they say you killed. To dopiero się zaczyna to wszystko, no nie. I got a nephew up at UGA. You teach there long? Going on my sixth year. You meet your wife in Athens? You want to know how I see it? W sumie spoko, goście, to będziemy kulturalni. Sure. Regardless, could be you just married the wrong woman. W ogóle Lee był nauczycielem? Co jest? Przecież... Klikam na dwójeczkę, o co chodzi? Sporo wojska, no nie? Znaczy policji na razie, myślę, że później ewentualnie będzie jakieś wojsko. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. He was an older fella, big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. And he just wailing back there. Says it wasn't him. Crying and snotting all over right where you're sitting. Then before long, he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. And I tell him he's got to stop. But that's government property, and I'll be forced to zap him otherwise. So he stops, and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. So did he do it? They caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. To niezły kościół, ty. It goes to show, people will up and go mad when they believe their life is over. I got another good one for you. This one's a little bit less depressing and a bit more hilarious if I do say so. This other time... Oh, shit. Thank you.
głośnawo trochę. Dobra, czekajcie, czy ja mogę na chwilkę zatrzymać? Mogę na chwilkę zatrzymać, bo widzę, że tutaj enkodowanie przeciążone cały czas. Dobra, to zmienię jeszcze jeden restart i zobaczymy, co z tym fantem zrobić. A few moments later. Ale myślę, że teraz powinno być kit generalnie, mam taką nadzieję, no zobaczymy. W ogóle to będzie dźwięki, aby kurde jakiś wielki potwór go pobił. A nie, to był shotgun. Ja myślałem, że to by takie duże, głośne uderzenie, no nie? Okej. Wiecie. Officer, are you all right? I'm still cuffed back here. Maybe it was tossed from the car during the wreck. Officer? Oh, that doesn't look good. Dobra. He wasn't ejected from the car. Wysiadamy, dzida. I need to drag myself out that window. No dobra, chłopie, czekaj. Oh fuck. Bierz strzelby, gościu. Pierto. Looks empty. It'll be easier to carry with these cuffs off. Boże, co on ma nogę połamaną? No masz pocisk, chłopie. Co za typem, dobra. Trudno. Dalej nie przejdę. Gdzie masz kluczyki, kurde, ziomuś? A, bingo. Jak nie dziabnie, no nie. Chociaż on chyba nie żyje. Raczej, no właśnie. W mordę, ty. Pierw strzelbę, gościu. A chyba jednak to zrobię, ziom. No serio, ja nie mam skrupułów raczej.
Cięcie zdobyte, spoko. Już tak szybko nadgniła skóra? No dobra, wstawaj, Lee. Are you dead? Nie, nie mam czaszki, ale żyję, spoko. No nie żyje, ziomuś, wstawaj. Czy ja muszę coś tu zrobić? A, o, Clem. Go get someone! There's been a shooting! Dawaj, Jidę! Jak najdalej stąd. Sporo ich, kurde, w sumie, biorąc pod uwagę, że dopiero ta apokalipsa się zaczęła, no nie? Dobra, co my tu mamy? Czy ja się mogę ruszać? Chyba nie, jeszcze. Jeszcze nie. A, dziwna kamera, ja pierdykam. Okej, dobra, ja lecę w Explore od razu na start. Może znajdę coś ciekawego. Just check inside the house through the glass door before wandering out into the neighborhood. Dobra, czyli ty chcesz li wejść do środka. No i oczywiście zaraz tam wejdziemy, tylko. Help! Maybe I'll just go for a dip. Nie wiem po co. Chcę mi być korzystać z basenu, ziom. Jest to z herbatką, czyli to jest miejsce Clem raczej, no nie? Bourbon, anybody up there? Hello? Anybody in there? Yell if you can hear me. No chyba nie ma. Dobra, dajemy Jidę do mieszkanka w takim razie. Już troszeczkę lepiej chodzę, zauważyłem. Nie wiem, czy adrenalinka dało sobie znać, czy... Czy może tak przeszło, wiecie. Taka tam mała ranka. No tak. Okej. No dawaj sobie siły, Lee. Coming in. Don't shoot, okay? Nie jestem pewien, czy takie gadanie nie strzelaj. Może coś cokolwiek pomóc. I'm not an intruder. Or one of them. These people might need more help than I do. Nie dokończyłem malowania. Dobra. Ej, ktoś chyba rozlał keczup. Nie no, Lee, jesteś po prostu... No i super, całe spodnie uwalone. Teraz będziesz bardziej wyglądał jak jeden z nich, no nie?
Tą krwią całą. This place has been ransacked. Just about anything worthwhile is gone. Nie ma niczego wartościowego, poważnie. No właśnie, co to tak pika? O, walkie-talkie. To pikało w sumie? To by miało sens, no nie? Tak myślę. Marshalls. That's a Savannah area code. That's the type of note you'd leave a babysitter. The Marsh House. Dobra. Samo, by nie powtarzał się. That's the type of note you'd leave a babysitter. Mniejsza są. Oh fuck, ile jeszcze drzwi jest do otwarcia? Nie widziałem tego w ogóle. There are three new messages. Okej, no to. Niech zostawi wiadomość kolejną w takim razie. Nie ma mnie w domu. Przynajmniej nie w swoim domu. Dobra, chyba wszystko pootwierane, co nie? Nie ma niczego, co bym nie mogło. Bo ale to jest lodówka, dobra, to tego nie chcemy, to już sprawdzaliśmy. No i keczupik, tak, na którym się wywaliłem jak. Jak największy fight łapa. Okej. Okay. Zobaczmy, co tam nagrał typo. Three new messages. Message one. Left at 5:43 PM. Hey Sandra, this is Diana. We're still in Savannah. Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel, so we had to get him back to the ER and have it checked out. Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight, so we're staying an extra day. Thanks so much for looking after Clementine, and I promise we'll be back in time before your spring break. Message two. Left at 11:19 PM. Oh my god, finally. I don't know if you tried to reach us. All the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. Please, please, just leave the city and take Clementine with you back to Murrieta. I've got to get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Message 3. Left at 6:51 AM. Clementine, baby. If you can hear this, call the police. That's 911. We love you. We love you. We love you. Daddy? Aż 10 godzin to minęło od pierwszej wiadomości, no nie? Między pierwszym a trzecim. Hello? You need to be quiet. Are you okay? I'm okay. They tried to get me, but I'm hiding until my parents come home. What's your name? I'm Clementine. This is my house. Hi, Clementine. I'm Lee. Ile on ma lat w ogóle? 7, 8? How old are you? 8. 8. Bingo. Yes. I don't know where anybody is. How old are you? I'm 37. Okay. Where are your parents? They took a trip and left me with Sandra. They're in Savannah, I think, where the boats are. Where are you? I'm outside in my treehouse. They can't get in. That's smart. See? Can you see me? I can see you through the window. Oh, mordę. Chyba niańka, co? Psz.
Ho, ale z buta. Chcesz jeszcze raz buta? No shit. Daj mu otek, Klim. Sorry, baś. Słabą niańką. Chyba starczy. Tak mi się wydaje. Man. Hi there. Did you kill it? Yes. It's okay. I think she was a monster. Yeah, I think so too. You've been all by yourself through this? Nie mam zamiaru generalnie oszukiwać, no nie, w sensie nie mam zamiaru mówić, że o, to nie ono, ona żyje, coś tam, coś tam. Nie mam zamiaru być całkowicie szczery. We need to find help before it gets dark. Yeah, it's not safe at night. No pewnie, że nie jest bezpiecznie. Do dnia chociaż coś widzimy. Let's go. Stay close to me. Nie, nie, nie. No, wracaj do tego mieszkania, nie rozejrzałem się. No aż ludzi nie da się na wyjść. Fuck. Tam była jeszcze jedna jakaś opcja przy szafce. Nie wiem za bardzo co ona oznaczała, ale... Ale coś tam można było chyba zrobić generalnie. Gdzie ty idziesz, Klem? Ja mam podążać do tobą, tak mi się wydaje. O, proszę, ktoś jeszcze żywy. Oh, man. I ain't never getting home to mama at this rate. This sucks. Oh, it's hot dish night. Ci o imprezie to myślą? To nieźle. What's the matter? Should I stay? What? I don't want to sleep in the treehouse tonight, but I don't know if I should leave. What if my parents come home? I won't leave you alone. Well, let's go somewhere safe that's close, okay? That's a good idea. Hey, man! Holy shit! Don't eat us! We're not gonna hurt you. Yeah. Thought for a second you and the little one were both gonna give us the chomp. We need help. Are you trying to get out of here? Because you should be. Those things are all over the damn place. I haven't seen anything as gnarly as this neighborhood since downtown Atlanta, 15 miles back. I'm Sean. Sean Green. Lee, this is Clementine. I'm Chet. We shouldn't be out in the open like this. How about you help us clear the way, and we'll take you and your daughter out of here and down to my family's farm. It should be safer there. Oh, cause I come here. I'm just a... Just some guy. Look, buddy. Yeah. She's alone? Let's get going. Staying put for too long is a mistake. What do you want to do? The monster's coming. We gotta go. Leave quick. Let's go. Jeszcze? Dobrze, Klem, dawaj. Ten jak się rzucił, ty, jak wkłada.
For just some guy, it seems like you saved a bunch of lives today.